Wygrywałeś wszystkie mecze, a najważniejszy przegrałeś. Zdarza się, tak jest tenis. Tomek zagrał bardzo dobrze dzisiaj, dlatego zasłużenie wygrał. W którym momencie tak czaiłeś się, że będzie bardzo ciężko, że ciężko będzie tutaj wygrać, że Moczek to nie jest ten, który był w Stalowej Woli, tylko to jest inny zawodnik już? Nie no, ja mogę powiedzieć, że mecz przegrałem w momencie, gdzie prowadziłem 3-2 i 4-15 na serwisie Tomka w drugim secie. I nie wygrywając tego gema i nie wygrywając drugiego seta, wiedziałem, że po prostu no nie wygram. Czujesz się trochę rozgoryczony? Nie, po prostu gratulacje dla Tomka, zagrał dobry turniej. I tyle, żyjemy dalej. Byłeś najbardziej skrzypiącym zawodnikiem w cyklu. No, skrzypiało coś tam, nie? Co to się stało? A taka kontuzja. No. Nie chcesz mówić? No, takie tam problemy trochę zdrowotne, ale to tam, no, dochodzę do siebie. Dziękuję w takim razie, mimo tego, że wiesz, przegrałeś z Moczkiem, no zdarza się, prawda? To jest tenis, ale byłeś największą gwiazdą tego turnieju. Finalista Pucharu Hopmana 2014 rok, Agnieszka Radwańska, gość, który wygrał z Raoiciem, który ugrał seta Tsondze. Miło było Cię tutaj gościć na Podkarpaciu dwukrotnie. No ja również dziękuję za zaproszenie, za możliwość tutaj występu. Wspaniała inicjatywa, fajne turnieje. Życzyłbym sobie i myślę, że też wszyscy zawodnicy do tego się dołączą, żeby takich turniejów i takich inicjatyw w polskim tenisie i w polskim sporcie było jak najwięcej, no bo naprawdę wielkie gratulacje dla organizatorów, dla Ciebie oczywiście, dla sponsorów, dla wszystkich osób, które tutaj się przyłączyły do tego, tak? Także serdeczne podziękowania i cóż, no, miejmy nadzieję, że widzimy się za rok. Tak będzie, może już nawet w tym roku, gdzieś w maju, w czerwcu ruszamy z tym cyklem. Dziękujemy bardzo Państwu, że byliście z nami przez te półtora miesiąca, od Rzeszowa przez Krosno, Stalową Wolę i tutaj aż do Armowa. My musimy kończyć tą dzisiejszą relację, bo czas jest dosyć późny. Grzegorz Pantwil nam zaserował dość długi mecz, ten finałowy, wcześniej z Filarem też trochę to trwało. Dziękujemy jeszcze raz Państwu, że byliście z nami, Grzegorzowi i innym zawodnikom, że grali, dostarczali nam emocji, niezapomnianych wrażeń i oby takich turniejów więcej, jak najwięcej, bo ten turniej był turniejem z największą pulą nagród w historii Podkarpacia i miejmy nadzieję, że z czasem będziemy ją tylko zwiększać. Grzegorz, jeszcze raz Ci dziękuję, a dzięki. Państwu życzę wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.